Uchodźcy z Ukrainy są rozsiani po całej Polsce, natomiast pomoc humanitarna jest skupiona w największych miastach, w Warszawie, czy w Krakowie, czy na Śląsku. PopFund to mechanizm, dzięki któremu prawie 50 organizacji na terenie całej Polski mogło kontynuować swoje działania wspierające i w dużych miastach, i w małych miejscowościach. Takich jak Zarzecze, takich jak Garczyn. Jesteśmy bardzo dumni z tego, że projekty PopFundu są realizowane praktycznie w całej Polsce, od Sokółki po Jelenią Górę. Trzy edycje PopFund pozwoliły na sfinansowanie 55 projektów, które w całej Polsce niosą pomoc uchodźcom z Ukrainy. Ale te działania nie byłyby możliwe, gdyby nie wsparcie naszych darczyńców. Jesteśmy za nie ogromnie wdzięczni. Dzięki bardzo dobrej współpracy z Fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej mogliśmy realizować projekt, korzystając ze środków z grantu PopFund na realizację działań, które miały na celu pomoc psychologiczną, integrację, jak i doradztwo zawodowe dla młodych ludzi pochodzących z Ukrainy. Meta była pierwszą organizacją, która podjęła decyzję o przyłączeniu się do PopFund. Misją Mety jest budowanie społeczności. Chcemy zbliżać ludzi do siebie. Dołączając do PopFund, realizujemy tę misję, pomagając osobom uchodźczym z Ukrainy odnaleźć się w naszym społeczeństwie. Warsztaty zintegrowały mnie z moją grupą klasową oraz nauczyły mnie dużo o emocjach i dały nowy, lepszy pogląd na świat. Wspieramy rozwiązania, które tworzą platformy współpracy, bo tam, gdzie jest współpraca, w tym wypadku wielu NGO-sów, tam też jest większa skala działania. Przecież o to chodzi, żeby ta skala była jak największa. Samych osób starszych wśród uchodźców jest około 70 tysięcy i dlatego trzeba zaangażować dużo więcej organizacji, żeby do nich dotarły i żeby tą pomoc dostosowały do potrzeb i stąd pomysł, żeby dołączyć do PopFundu. Celem projektu Wspólny Świat Seniorów jest zbudowanie wspólnej społeczności uczącej się języka polskiego, ale też korzystającej z technologii cyfrowych. Dzięki finansowaniu z PopFundu możliwe jest działanie bardzo lokalnie. To znaczy nie przychodzimy my, organizacja z Warszawy, albo donor działający na skalę globalną, tylko wspieramy działanie tych, którzy są na miejscu, którzy są najbliżej osób potrzebujących, którzy znają potrzeby tu i teraz, w miejscach, gdzie działają. Dziękuję, że jesteście, dziękuję, że macie siłę, dziękuję za to wszystko, co zrobiliście i co zrobicie w tym bardzo ważnym dla nas wszystkich temacie. Wierzymy, że razem możemy stworzyć bardziej otwarte i tolerancyjne społeczeństwo. I to wszystko dzięki PopFund i pomocy Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej. Bardzo, bardzo dziękujemy.